Julia Duszyńska, Cudaczek Wyśmiewaczek. Cudaczek Wyśmiewaczek i Panna Obrażalska. Było sobie miasteczko nad rzeczką, a w tym miasteczku stał sobie domek, ani mały, ani duży, taki sam raz. I w tym domku mieszkała Panna Obrażalska. Panna Obrażalska miała 8 lat, zadarty nosek i jasne warkoczyki. Nazywano ją Panną Obrażalską, bo wciąż się obrażała. Obrażała się 10 razy na dzień. Wtedy mówiła: nie bawię się, albo nie potrzebuję. Potem nadymała buzię, zadzierała jeszcze wyżej ten zadarty nos i siadała w kącie nastraszona jak sowa. Długo siedziała w kącie, tak długo, póki cała obraza nie wyparowała z niej jak woda z kociołka. Wtedy Panna Obrażalska wracała do zabawy. I co dalej? Ano, za chwilę mówiła znów: nie bawię się, albo nie potrzebuję. I znowu odchodziła do kąta. Drugiej takiej Obrażalskiej nie było w całej szkole. Nie było nawet w całym miasteczku nad rzeczką. A wszystkiemu kto był winien? Cudaczek Wyśmiewaczek. Cudaczek Wyśmiewaczek, licho malusie i cieniutkie, jak igła, mieszkał w tym domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko sam raz. A ten cudaczek nie jadł, nie pił, tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał się do rozpuku, a brzuszek pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy cudaczek był syty i zadowolony. Otóż ten cudaczek, wyśmiewaczek, chował się w jasne warkoczyki Panny Obrażalskiej i ciągle szeptał jej do ucha: obraź się, obraź! Bo ta nadęta buzia Panny Obrażalskiej była taka śmieszna i ten nosek, co się do góry zadzierał, był taki śmieszny i to nie bawię się. Było takie śmieszne. Cudaczek patrzył na to i śmiał się w jasnych warkoczykach do rozpuku. A brzuszek mu pęczniał i pęczniał, aż napęczniał jak to ziarnko grochu. Najweselej cudaczkowi było w szkole, bo chodził z Obrażalską do szkoły. A jakże? Schowany w jasnych warkoczykach. Myślicie, że chodził się uczyć? Gdzie tam? Chodził, bo w szkole ciągle się Obrażalska obrażała, a cudaczek śmiał się i śmiał do rozpuku. Siedzą dzieci w ławkach i piszą, Obrażalska też. A tu trach! Złamała się jej stalówka. Panna Obrażalska odwraca się do sąsiadki Małgosi i mówi: Małgosiu, pożycz mi stalówkę. Małgosia jest uczynna. Wyjmuje zapasową stalówkę z piórnika i daje Obrażalskiej. Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i tem złamiesz. A już, nie mam więcej stalówek. Panna Obrażalska już wyciągnęła rękę po stalówkę, a tu cudaczek wyśmiewaczek szepcze jej do ucha. Co, ona ma cię uczyć? Obraź się! I Panna Obrażalska nadyma buzią, zadziera nosek i mówi: nie potrzebuję twojej stalówki. O, jaka śmieszna jest ta nadęta buzia. Jaki śmieszny ten zadarty nosek. Cudaczek wyśmiewaczek śmieje się w głos, śmieje się do rozpuku, a brzuszek mu pęcznieje i pęcznieje. Potem jest przerwa. Dzieci idą na boisko i bawią się piłką. Obrażalska nie złapała piłki raz i drugi. Woła do Wicka: naumyślnie źle mi rzucasz. Nie bawię się. I już buzia na ten. Ach, jak śmiesznie, jakże się zaśmiewa cudaczek wyśmiewaczek, a brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje, pęcznieje. Potem Obrażalska obraziła się na Felę, bo Fela powiedziała, że jej zeszyt ładniejszy, a potem na Władka, bo Władek przyczepił jej rzep do sukienki. A wreszcie obraziła się na samą panią nauczycielkę. Pani nauczycielka zapytała, ile to 5 razy 6. A Obrażalska na to: 26. Źle, mówi pani nauczycielka. Pomyśl chwilę. Obrażalska myśli,
Myśli i mówi. Pięć razy sześć. Pięć razy sześć to będzie, to będzie 25. Moje dziecko, trzeba się lepiej uczyć tabliczki mnożenia. Siadaj. Obrażalska siada. Buzię nadyma, nosek zadziera. Oj, jak śmiesznie, oj, jak się zaśmiewa z niej cudaczek wyśmiewaczek. A brzuszek mu pęcznieje. Co to za śmieszna dziewczynka? Co to za śmieszny głuptas? O, jak mi wesoło! I cudaczek wyśmiewaczek zasypia w jasnych warkoczykach. Dobrze mu jest. Brzuszek ma pękaty, jak ziarnko grochu.